Cześć, witam Was gorąco w kolejnym odcinku Joomla! To proste, ja nazywam się Marcin Równicki, a dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym routerze, który gości w Joomla! już od wersji 3.8 jest cały czas w fazie eksperymentalnej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli tworzysz nową stronę, aby skorzystać z dobrodziejstw tego routera. Otóż ten nowy router yy, potrafi Ci zrobić link, który będzie miał w adresie tylko i wyłącznie słowa, czyli można się pozbyć, że tak powiem, tych denerwujących i bardzo irytujących czasem cyferek, które są tak zwanym ID samego artykułu. A więc jeśli jesteś ciekawy jak włączyć nowy router przy istniejącej stronie lub jeśli tworzysz stronę nową i chciałbyś mieć super proste adresy, które Google wręcz uwielbia, to zapraszam Cię serdecznie do materiału. A więc zapraszam Cię do środka, do panelu administracyjnego. OK, witam Cię z panelu administracyjnego. Mam nadzieję, że też jesteś już zalogowany. W każdym bądź razie zobaczmy sobie, jak wyglądają w tym momencie adresy. Przejdźmy sobie do naszego pierwszego, lepszego artykułu i zobaczmy, że adres... Jest jakimś tam ciągiem znaków dziwnych i różnych, i generalnie ani użytkownicy nie lubią takich adresów, bo ciężko je zapamiętać, ani wujek Google też nie lubi takich adresów, a więc jak się tego pozbyć? Przechodzimy sobie na system, konfiguracja globalna, i tutaj mamy witrynę. I w tym momencie należy włączyć proste adresy. Proste adresy będą zastępowane długimi, skomplikowanymi na takie prostsze, czytelniejsze. Dobrze, mamy proste adresy. Zapiszmy sobie ten artykuł, zapiszemy, zamkniemy stronę. Główną sobie odświeżymy, aby nam adresy się w tym momencie poprawiły. Przejdźmy sobie jeszcze raz i zobaczmy w tym momencie, jak ten artykuł nas wygląda. No, już jest znacznie, znacznie lepiej, bo mamy indeks PHP, mamy artykuły i mamy ID tego artykułu, ale jeszcze nie jest optymalnie, jakby to mogło wyglądać. Wracamy sobie do konfiguracji globalnej i w tym momencie włączamy zastosuj przepisywanie adresów url. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, aby zalogować się na serwer poprzez FTP i tam sobie zmienić taki pliczek, który się nazywa htaccess.txt na Ok, ja w tym momencie już mam to zmienione. Klikamy sobie na zapisz zamknijmy ten artykuł, przejdźmy na stronę główną, odświeżmy sobie jeszcze raz. Niech nam adresy url wygenerują się ponownie. Mamy już ponownie wygenerowany. I w tym momencie jak widzimy jeszcze jest krótszy ten cały artykuł, nazwa tego artykułu jadę z URL. Znikł nam indeks PHP, zostało nam tylko to takie id 108, którego bardzo byśmy się chcieli pozbyć. A więc wracamy sobie do naszego do naszej konsoli administracyjnej przechodzimy sobie na artykuły. Tak, wybieramy sobie tutaj taką opcję. Opcję po prawej stronie. Przechodzimy sobie na zakładkę integrację i tu mamy coś takiego jak routing adresów URL. Dawniejszy i unowocześniony. Klikamy sobie na unowocześniony, i kolejną opcją, która nam się pojawia, to jest usuń identyfikatory ID z adresów IP. To jest właśnie ten taki ID, który identyfikuje artykuł. Jedna mała uwaga, jeśli masz dużo artykułów z takimi samymi. Nazwami, no to niestety to ID musi ci zostać, bo inaczej będzie się wyświetlał tylko jeden artykuł, bo nie może być nazwa z aliasu taka sama przy kilku artykułach, ale to już pewnie wiesz. Ok, zmieniamy sobie, czyli na Unowocześniony i klikamy na Tak, jeśli chodzi o usunięty identyfikatory. Zapisujemy sobie. Tak, ten nasz artykuł zamykamy. Ładnie, odświeżamy sobie naszą stronę główną. I otwieramy jeszcze raz ten nasz artykuł. Jak widzicie, w tym momencie mamy ładny, krótki. W tym momencie, ten adres jest najprostszy, jaki może w tym momencie być. Czyli mamy samą nazwę naszej witryny, mamy alias naszego menu, jak i mamy tytuł naszego artykułu. I pozbyliśmy się zarówno indeks PHP, jak i ID samego artykułu. I ostatnia rzecz, jaką Wam chciałem jeszcze powiedzieć, to na stronie JOMLa guru macie też artykuł, jak włączyć nowe adresy URL bez numeru ID w JOMLa 3.8. Artykuł powstał w zeszłym roku, ale on jest nadal aktualny, także jest tutaj też opisany krok po kroku, jak to zrobić. Także serdecznie zachęcam do zapoznania się właśnie z tym artykułem. Mam nadzieję, że po tym wideo przestaniesz się borykać z problemem długich adresów URL w Joomla! Bo jak wiadomo, zarówno użytkownicy jak i Warka Google lubi jak najkrótsze adresy URL i tego się trzymajmy, także starajmy się te adresy URL skracać do jak możliwe najprostszej postaci i jak najbardziej czytelnej jeśli chodzi o stronę użytkownika. Przypominam, że możesz wejść na stronę Joomla! Guru .pl i tam zapisać się na newsletter, Będę, ja bez, raz w miesiącu z najważniejszymi informacjami odnośnie Joomla, możesz, możesz zajrzeć również do szkoły Joomla Guru. Tam znajduje się w tym momencie jeden kurs odnośnie optymalizacji strony, za go się pojawi drugi odnośnie Joomla zbliżającej się z numerkiem 4. Subskrybuj ten kanał, jeśli nadal nie subskrybujesz. Zostaw komentarz, jeśli masz jakieś pytanie odnośnie krótkich adresów URL. Ode mnie na dzisiaj to było na tyle. Ja nazywam się Marcin Ruński, to oglądałeś na to proste. I do zobaczenia w następnym wideo. Życzę Ci miłego dnia! Cześć!